oczywiste, że ktoś, kto bywa zaliczany w opracowaniach do nurtu neoklasycystycznego, odpowiada założeniom tej nagrody. Natomiast rzeczywiście są tacy klasycyści jak Eliot, którzy piszą w sposób formalnie nowatorski. I tak jest też z wierszami Krzysztofa Kellera. Czasem jest to bardzo odważne, może aż ryzykowne. Myślę o tych najnowszych wierszach przedstawiających monologi dzieci doświadczających skrajnych opresji wojennych w różnych okolicznościach geograficznych, historycznych. Tutaj onomatopeja wysuwa się gdzieś na pierwszy plan. Nie są to na pewno wiersze podobne do Stacha, u szczytu jego rozwoju poetyckiego, ani w początkach. Tak więc jest to jeśli klasycyzm to nietypowy, a w ogóle miałabym duże wątpliwości co do tego kellerowskiego klasycyzmu. Raczej wydaje mi się, że tutaj biegły awangardy i raczej równanie niż wizja często się odzywają. Jeżeli myślimy o jubileuszach, to oczywiście w wypadku naszego dzisiejszego bohatera nagradzanego za poezję, za esejistykę, za całokształt twórczości, tutaj nasuwa się pewna myśl o solidarności, o solidaryzmie. Pamiętamy, że to jest jednak pokolenie, które bardzo mocno przeżywało przemiany lat 1980-89. To były właściwie doświadczenia formujące. I w związku z tym, jeśli tak w ogóle myśleć o tej symbolice, bo tutaj dyskutowaliśmy dużo nad tym, co te cztery kolumny miałyby w ogóle oznaczać, to może tak jednak w duchu solidarności właśnie, może solidaryzm, wolność, suwerenność i może jeszcze, co nie znaczy, że na końcu Boga. Ten aspekt metafizyczny podnosi krytyk, który nas stopniowo coraz bardziej wspomaga, wspiera w jury. Myślę o Krzysztofie Krasuskim. Napisał studium porównawcze dwóch wierszy, Rowigo Herberta i właśnie Krzysztofa Kellera, Rodziny. I tutaj widać ten horyzont metafizyczny, który kryje się za oboma tekstami i widać nawiązania międzytekstowe. Początkowo nasz laureat, żeby tutaj już przejść, może skracając do tego tekstu laudacji, którą przygotowałam, początkowo nasz laureat pisał nawet sonety i rzeczywiście ta szufladka neoklasycyzmu tutaj była na miejscu. To był koniec lat 80., początek 90. Czuło się takie zmęczenie jesienne, taką ociężałość, jakby szelest jesiennych liści, kurz, ciepłe, ciemniejące słońce. I to najbardziej przypomina mi się tekst poety, który raczej zamilkł. Ogromne wrażenie na mnie zrobił tomik Wojna Peloponeska Macieja Strzembosza. Tam padały słowa: mój kraj, ogromne, zdychające zwierzę. Kiedy się przejeżdżało pociągiem przez popadające w ruinę tereny, jakieś zakłady przemysłowe, kopalnie gdzieś w Wałbrzychu, rzeczywiście miało się wrażenie, że to ogromne, zdychające zwierzę, te woreczki foliowe na drzewach, to zapadało w pamięć. I poeci pisali takie wiersze o jesieni. Węcla można tutaj wymienić z Gdańska. W jakimś sensie wydaje mi się, że on tamtą dykcję poetycką bardziej kontynuuje. Są tacy, którzy już jako poeci raczej nowych rzeczy nie publikują, uprawiają inne formy. Tutaj o tej jesieni, o liściach, o jakichś nostalgicznych powrotach czy przejażdżkach przez miasto pisał we Wrocławiu Adam Poprawa. Zmęczenie, jesienne światło, kurz, niespieszny, przewidywalny tryb życia się kończy. U Kellera to było tak, noc to już koniec, karta jest zamknięta, uczniowie wyruszają do Emaus w drogę, już wszystko było, kurtyna zsunięta i w twarzach wszystkich przyszłość rzeźbi trwogę. Nie będę tego kontynuowała, ale tak się wtedy pisało, nawiązywało się gdzieś do elegii Rilkego, a potem zachodzi pewna zmiana i przyznam, że z
poezji Kellera najbardziej pamiętam, najmocniej pamiętam to zdanie: trzyma mnie opór tylko on, opieram się on jak opór, opój o płot. Opieram się on jak opój o płot. Ten opór, partyzant prawdy, ta wizja człowieka, który opuszcza miasto, trochę zbuntowany, gdzieś wychodzi na zewnątrz z rękoma w kieszeni, pewnie w zielonej kurtce przypominającej nieco stroje wojskowych. To jest ten obraz buntownika, tego partyzanta prawdy. To jest coś, co wydaje mi się dla pokolenia najbardziej emblematyczne. Ale przecież to nie jest zamknięcie się wyłącznie w doświadczeniach własnej generacji. Raczej to jest szukanie pewnej ciągłości. I tutaj w tomie Od morza do morza jest taki obraz, który też wspominam z prozy innego autora urodzonego rok po naszym dzisiejszym laureacie. Jest to tak głośna postać, że może za dużo emocji by wywołało przywołanie nazwiska dzisiaj. Nawołują się w lesie duchy, nawołują się chłopcy w lesie, nawołują się w lesie ci, co poginęli. I tutaj prawie, że nie wiem, świętych obcowanie idą w matnię, w sedno. Twój głos słyszę też. W różnych formach, ale ta ciągłość pewnej powinności, poczucia, że jest się wezwanym, to powraca. Rozwój poetyki Kellera, stylu, języka polega na sięgnięciu po tradycjonalizm awangardowy. Przezeń samego zwany progresywnym klasycyzmem. Tutaj jeśli klasycyzm, no to oczywiście przychodzą na myśl motywy antyczne, też szeroko tutaj konsultowałyśmy jeszcze do ostatniej chwili z filologami klasycznymi, jeszcze pani profesor Maria Chantry udzielała rad, co mogą symbolizować cztery kolumny, czy docere, delectare, permovere i może imitacją, może odzwierciedlanie rzeczywistości, może jakaś wersja mimesis w postaci łacińskiej imitacją, może to się pojawia jakieś cztery zasady poezji, bo jeśli cztery, to zasada, punkt oparcia, a raczej cztery punkty stabilne. Otóż te motywy antyczne. U Kellera, może z wiersza Ovidiusz ostatnie lata, też trwają w pamięci. Ale oczywiście słów ubywa. Wiersze stają się coraz bardziej zwięzłe, czasem właśnie wręcz przypominają szereg onomatopei. Zdarzają się też literackie żarty nawiązujące do barokowych konceptów. Wit, dowcip z konceptystycznej poezji barokowej, to przywodzi na myśl kwestię poczucia humoru w tej wysokoartystycznej poezji. Przypomina się oczywiście Białoszewski, przypomina się Barańczak. I jeśli Barańczak, to myślałam, czy byśmy szukali w internecie takiego żarciku, to jest Szop-Pracz. Szop-Pracz, do którego chyba prawa mamy, bo to jest Wikimedia Commons, czyli wolny dostęp. Dlaczego Szop-Pracz? Świetny żart literacki, taki właśnie w duchu Barańczaka i poetów metafizycznych angielskich, mianowicie Pracza piosenka Krzysztofa Kellera. Pracza, czyli kogo, czego, istoty, która jest praczem, to może być zwierzątko, to może być oczywiście człowiek pracz, ale też to może być przymiotnik. Jaka piosenka, pracza piosenka. Stąd trzecia część. Co robiłem, a ja pranie wrzucałem do pralek, nasze rzeczy wędrowały do bębnów. Ta trywialna czynność, tak jak to bywa w poezji metafizycznej, staje się punktem wyjścia do egzystencjalnych, metafizycznych, historycznych porównań. Jakby jakieś przynęty, cytuję poetę, wszędzie porozrzucał wędkarz, jakby pozakładał wabiki wokół sprytny kłusownik, jakby osaczonym partyzantom utwarli przejście do pułapki amatorzy zbrodni. To jest motyw, który w poezji metafizycznej czy religijnej często się pojawia. Ktoś sobie popatrzy na pracę, to przynajmniej tak, ale oczywiście sobie możemy na zadanie domowe wziąć to szukanie pracza, czy to Wikimedia Commons, czy ten
każdym razie ten żart to jest punkt wyjścia do czegoś bardzo poważnego, do porównania gry między człowiekiem, Bogiem, gry o zbawienie, jakiejś ucieczki przed Bogiem, który chce człowieka pochwycić. Te żarty przypominają czasem i Beniowskiego, i rozmaite inne żarciki literackie, rymy, zostawię to wszystko w spokoju, idąc w kierunku ironii. Ironia właśnie łączyłaby Fellera z Herbertem. W jednym z wierszy wręcz powtarza to pytanie, czy byłeś przy Herberta zgonie, czy byłeś przy Herberta zgonie, ale jak zauważył pan Ireneusz Staroń, podobnie jak Herbert, nie jest nasz dzisiejszy bohater ironistą integralnym. Może nie będę przedłużała tej laudacji, tutaj wierszy wysłuchaliśmy dużo, natomiast chciałabym zbliżyć się do pewnej wizji całościowej. W tym przesłaniu, które łączy w sobie i współczucie, takie bardzo szczere, głębokie, słuchałam trochę spotkań nagrywanych z autorem i pamiętam, jak interpretuje swój wiersz Dom pod lasem, o osobie ubogiej, samotnej. Wydaje się w trudnej sytuacji, ale ja też myślę, może bardzo szczęśliwej, bo nie wrzuconej do elektronicznej klatki, nie poddanej nadzorowi czy żadnej zewnętrznej presji.